Koniec? Ile was zostało? Panowie sędziowie, proszę o podanie wyniku. Dentystek, wynik. Emil, ilu? 8-1. Chorągiew Pomezańska. I Chorągiew Pomezańska wygrywa całość tego starcia. Proszę państwa, teraz... Drodzy państwo, drużyny są już bardzo zmęczone. To może jakiś doping? Brawo dla nich! Panowie sędziowie, wyjmijcie ze środka pola rannego. Dobrze. Stop walka, stop! Wszyscy stop! Wszyscy stop! Proszę się rozejść, medyk na pole. Ci, co zostali na nogach, poczekaj. Jedziesz dalej, Igor! Jedziesz dalej! Igor! Na drugą stronę! Jedziemy, Igor! Koniec, stop, panowie! Dobrze, proszę policzyć. Osiem, zero dla RTS-u. Gotowi? Dobrze, panowie, uwaga, walka! Dobrze, ilu was tam zostało?
ile zostało z RKS-u, a ile zostało z Pomyzanki? Pomyzanka, ręce w górę. RKS w dół! RKS, ręce w dół, Pomyzanka, ręka w górę. Aha, został jeden, który nie rozumie, bo jest z Litwy. Dobrze, proszę pan... Proszę policzyć RKS. Bardzo ładnie stało. 7. 7-1 dla RKS-u. I teraz... Ej! Jezus Maria. A ma wielką głowę. Chodzi! Brawo! Na nich, panowie! Ej, bo to japoński. Uwaga, Jasiek, uważaj na Litwinę! Wiesz Litwę! Wysu, Litwę! Tu, cuda! Dla świętego Jerzego pierwszy starcie. Zmiana miejsc, starcie drugie. Uwaga! Walka! Dawajcie, chłopaki! Bierzemy skrzydła, pójdą. Wywaliłem swoich czy przeciwników? Stop! Uczciwy replaya. Dobrze, proszę policzyć. Medyk na pole. Ogłoszenie nie macie. 10-1 dla świętego Jerzego. Północ zajął miejsce drugie, a zwycięzcą grunwaldzkiego turnieju Mele dostała po raz drugi chorągiew świętego Jerzego, aczkolwiek w tym roku obrońcy zeszłorocznego drugiego miejsca występowali w barwach chorągi świętego Jerzego, czyli chorągi świętego Jerzego i Podole wygrało ten turniej. Dostałem informację, że zdobywcy nagrody pierwszej 2000 zł postanowili przeznaczyć tą nagrodę na leczenie Daniela. Brawo! Chciałem podziękować wam wszystkim walczącym, kapitanom drużyn, sędziom, medykom, justycji i wam wspaniałej publiczności oraz tu Jędrkowi i Dantemu, którzy mnie dzielnie wspierali, ale przede wszystkim dziękuję walczącym za walkę fair. Słuchajcie, przy tej adrenalinie, przy tym pragnieniu zwycięstwa jestem naprawdę bardzo dumny z poziomu uczciwości tych walk, które tu się odbywały. Naprawdę wielkie brawa i szacunek dla was wszystkich. Dziękuję wam bardzo i dowódców, kapitanów drużyn, proszę jeszcze na moment tutaj do mnie.